datę tramwajarzy warszawskich dla ukraińskiego miasta, a także wybrali projektanta trasy wzdłuż Pola Mokotowskiego. Czy kolejne parkingi Parku i Jedź będą zautomatyzowane? Oczywiście nie może zabraknąć specjalnych linii autobusowych i tramwajowych z okazji Powstania Warszawskiego. Czy jak tam budowa mostu na Pragę? I Kasprzaka bez buspasa? O tym nie tylko. W piątek, 29 lipca. Mniejsza z tym, z drzewa. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czemuś znowu i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Dziś wyjątkowo, no odcinek nietypowy, pierwsze chyba wydanie tego typu, czyli z drzewa. Faktycznie siedzę na drzewie, chociaż możecie tego nie widzieć, mam tu nawet gniazdko i klimatyzację, której teraz nie mam włączone, żebyście mnie słyszeli jakkolwiek. Co jest ważne, siedzę w swoim domku na drzewie, gdzie czasami faktycznie tutaj przebywam oczywiście wakacje. Czy jeszcze jakieś Mniejsza z tym stąd będzie? Zobaczymy, ale już dosyć tutaj informacji mało ważnych. Bo zacznijmy od tego, co jest najważniejsze, czyli awarii wind na stacjach metra. A mianowicie, na ratuszu Rosenau nie ma windy, jest awaria, tak samo na centrum, jak i ratuszu Rosenau, tam faktycznie są awarie. Natomiast modernizacje, coraz to więcej modernizacji się pojawiło. A mianowicie na Ursynowie, Wilanowskiej, Polu Mokotowskim czy Centrum faktycznie jest modernizacja niektórych wind. Na Centrum to jest ciekawa też winda, bo jest na pomiędzy poziomem minus 3 a minus 2, więc jest ciekawie to wygląda. Co ważne, jak widzicie, nie mówię już o windach na stacji metra Bemowo, co dobrze, że tam już faktycznie windy działają, no bo są dosyć nowe. Dalej przechodzimy, czyli daty tramwajarzy warszawskich dla ukraińskiego miasta. Wyremontowany specjalistyczny wóz do naprawy sieci trakcyjnej dotarł z Warszawy do Iwano Frankiwiska, miasta w zachodniej Ukrainie. Co ważne, ten pojazd oczywiście może jeździć po torach, jak i również, co jest ważne, będzie remontować nie tyle linie od napięcia tramwajów, a linie od napięcia trolejbusów. Dosyć ciekawe to będzie wyglądać. No i ten pojazd właśnie został przekazany, już tego co wiem, jest na Ukrainie. Także no, czekamy. Miejmy nadzieję, że faktycznie dobrze im się tam przyda, biorąc pod uwagę, że trochę tych linii napięcia trzeba będzie wyremontować i odbudować, a w tamtym rejonie no mają tylko i wyłącznie stare tego typu pojazdy, a taki nowy dar właśnie od tramwajów warszawskich na pewno im się przyda. Także bardzo dobrze, tramwaje. Dobra nowina, ale lecimy dalej, czyli aktualności dalej z tramwajów warszawskich, bo tu ich dosyć dużo będzie. To jest odcinek głównie o tramwajach. A mianowicie wymiana torów na skrzyżowaniu z Alei Krakowskiej i Cyprusowej. Tutaj będą prowadzone tak zmiany i remonty, że w teorii nie ma napisanych konkretnych zmian tras i tramwajów. Jednakże trzeba by mieć to pod uwagę, że tam dosyć będą głośne prace, więc jeżeli tam mieszkacie w okolicy, no to już prace będą trwały całą dobę od 5 sierpnia do 8 sierpnia, czyli od piątku do poniedziałku i miejmy nadzieję, że całkiem szybko pójdzie. Podobne zmiany są na Broniewskiego, Krasińskiego oraz Rondzie Radosława. Uprzejmie informujemy, że od soboty 13 sierpnia do środy 17 sierpnia do godzin porannych będziemy prowadzić prace remontowe na Broniewskiego, Krasińskiego oraz na Rondzie Radosława. Związane będą one przede wszystkim z wymianą szyn oraz sztywnej zabudowy torowiska. Będzie oczywiście też działo się wszystko całą dobę, również w nocy. Dalej wymiana torów, ponownie, tym razem na pętli Banacha oczywiście. Uprzejmie informujemy, że od soboty 30 lipca, czyli już w ten weekend, do poniedziałku 1 sierpnia, do godzin porannych będziemy prowadzili prace remontowe na pętli tramwajowej Banacha. Związane są one przede wszystkim z wymianą szyn oraz usztywnieniem zabudowy torowiska. Czyli mniej więcej to samo wszędzie będzie. Co jest jednak ważne, to tutaj będą faktycznie zmiany dla linii tramwajowych. 14 nie będzie, 1 i 25 będą skrócone do placu Narutowicza. Oczywiście przystanki tramwajowe wszystkie na Banacha nie działają, czyli 03, 04, 05, 06 nie działają, jak i również przystanek tramwajowej Bitwy Warszawskiej 1920-07. Także tak to wygląda, ale idziemy dalej. A mianowicie zielone tory, czas na nowe centrum Warszawy.
Ja tutaj tak trochę zdumiając, ale tak faktycznie. Chodzi głównie o centrum Warszawy. Jak widzicie, no tutaj na Jerzyńskich już faktycznie mamy zielone torowisko i tego coraz tutaj będzie więcej w najbliższym czasie się pojawiało. Co warto tutaj powiedzieć, to jest to, że planuję na kolejnych odcinkach Jerzyńskich faktycznie zrobić, żeby też było zielone torowisko. I tutaj może trochę więcej informacji. W Warszawie jest coraz więcej zielonych torowisk tramwajowych. Tramwajarze dotychczas zasilili trasy poza centrum Warszawy. Teraz przyszedł czas na dwie ulice w sercu miasta, Aleje Jerzyńskie i Jana Pawła II. W stolicy będzie 28 km zielonych torów. Zielone tory w centrum Warszawy, będzie ich więcej. Tramwajarze właśnie ogłosili przetarg, dzięki którym tory w centrum o długości 1200 metrów zostaną pokryte rozchodnikiem. Ta roślina znajdzie się na dwóch śródmiejskich odcinkach sieci tramwajowej. Pierwszy z nich to tory o długości 570 metrów w Alejach Jerzyńskich między Placem Zawiszy a Żelazną. Drugi to nieco dłuższy odcinek pomiędzy Jana Pawła o długości 668 metrów między rondem ONZ a dworcem centralnym. I tutaj akurat co do tego odcinka mam takie lekkie przekonanie, że podczas przebudowy Jana Pawła w tym odcinku mogli to zrobić też również wtedy.Ja wiem, że to były dwie różne inwestycje, ZDM-u i tramwaje, teraz mają osobno, ale jakby to połączyli, to wszystko na nas by się wydarzyło. Chociaż z drugiej strony pewnie nie będzie jakichś dużych problemów dla faktycznie w tym miejscu osób tutaj normalnie korzystających z tych miejsc. Także dobrze, bardzo dobrze, że tak faktycznie się to dzieje i ja trochę muszę przyspieszać, bo wy tego nie widzicie, ale ja widzę, jak momentalnie się robi coraz ciemniej, bo w sumie zachód słońca jakoś w tym momencie jest. A że zazwyczaj nagrywam odcinki właśnie koło 20, no to widzicie, jak wygląda normalnie świat na zewnątrz, kiedy nie ma oświetlenia. Tutaj żadnej lampy nie włączyłem, ale mnie to cały czas całkiem źle widzicie. Tutaj mam podgląd na monitorze. Ale lecimy dalej, bo tramwaje warszawskie, tak, dalej tramwaje, tak jak mówiłem, wybrały projektanta trasy wzdłuż Pola Mokotowskiego i bardzo dobrze, chociaż przypominam wam, że ten tramwaj będzie powstawać pod koniec tej dekady, jeśli tak mniej więcej. Tramwaje warszawskie dostrzegnęły przetarg na trasę tramwajową od Dujeckiej do Rakowieckiej, między Ochotą a Mokotowem, do środkowej odcinka trasy, która docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów, tak zwana trasa tramwajowa do Wilanowa. Przy tym zamówienia oczywiście jest ten odcinek, który właśnie powiedziałem, odcinek trasy do Wilanowa. I ofertę poznaliśmy 10, wystartowały 4 podmioty z ofertami na kwoty od 4 miliony do 8,5 miliona mniej więcej, tak zaokrąglając. Budżet na ten cel wynosi 4 miliony, trochę ponad 4 miliony, w tym 3 653 tysiące na zadanie podstawowe. Dziś, 29 lipca, postępowanie zostało rozstrzygnięte, o wyborze zdecydowała 90% cena oraz doświadczony personelu 10%. Wygrała firma Datboat, która złożyła najtańszą ofertę. To by się spodziewał. Z drugiej strony, jak idą najtaniej, to zazwyczaj jest lepiej, bo wtedy będzie więcej pieniędzy na pozostałe rzeczy. Teraz wybór musi się prawomocnić na całość, łącznie z nadzorem na realizację prac. Przeznaczono ponad 7 lat. Długo. Ale z drugiej strony za 7 lat ten tramwaj ma już być. Więc oni mają nie dość, że zaprojektować całą trasę, jak i również dostać wszystkie pozwolenia na budowę, a później, chyba samej budowy nie robią, ale później mają właśnie robić nadzór nad budową. Także według mnie inwestycja, która będzie robiona na już, bo będą opiekować się tą budową od początku, no prawie od początku do końca i bardzo dobrze, że tak to będzie wyglądać. Także zobaczymy, chyba jeden z pierwszych momentów, kiedy faktycznie tramwaje coś takiego zrobiły. Przynajmniej w ostatnim czasie, o czym ja wiem. No i na koniec ostatni materiał o tramwajach, oczywiście nie wmniejsza z tym, czyli pierwszy podwodny tramwaj. Toruńska 18-piątka trafiła na dno. I tutaj mamy bardzo ładne to napisane, ależ to była akcja. 7-tonowy toruński tramwaj dał nura. Wycofany przez MZK z użyciem 805 trafiła do sztucznego zbiornika w centrum nurkowym w Piechcinie. I odtąd będzie służyć nurkom do ćwiczeń. No, nie powiem, że nie, ale robi to wrażenie, że można sobie pobywać w tramwaju pod ziemią. Ogólnie tutaj może pokażę parę zdjęć, jak to wygląda. Oczywiście cała procedura, żeby faktycznie on był pod ziemią. Tu baloniki nawet są w środku. Oczywiście elektroniki żadnej nie ma. On jest już całkowicie i tak miał jechać na złomowisko, więc po prostu tutaj zmienił swój kierunek. Z tego, co słyszałem, tam prezes też MZK właśnie był na miejscu. Ale muszę znaleźć wam dla was ciekawostkę, mianowicie co się znajduje na dole, w tym tramwaju.
Emetet Daunura. Tym hasłem MZK w Toruniu pożegnało się ze swoim tramwajem. Taki napis oraz dopisek "Jesteśmy tam, gdzie twoje pasje" widnieje także w banerze przytwierdzonym do dachu zatrzepanego tramwaju. By podwodne zwiedzanie tramwaju Emeryta było jeszcze atrakcyjniejsze, MZK przygotował naklejki graficzne, na których przeczytamy ciekawe napisy, na przykład "Nie zabieraj powietrza pasażerom", "Dla posiadaczy małych płetw bilet ulgowy", "Następny przystanek rafa kolorowa", "W tramwaju maska obowiązkowa", "Ustąp pierwszy miejsca starszym nurko", "Motorniczy nie traci ikry". Każdy z naklejek oraz baner z hasłem "Przewodni" posiada elementy odblaskowe, by nurkujący, gdy popłynie i zaświeci latarką, mógł je spokojnie odczytać. Także taka ciekawostka prosto z dna. Dobrze, idziemy dalej. Informacje kolejowe, czyli PKP SA wykonało wykonawcę przebudowy dworca w Błoniu. Jak widzicie, tu mamy wizualizację, jak to będzie wyglądać. Prace potrwają niemal rok, oczywiście na okres tych prac będzie tymczasowy dworzec obok postawiony najprawdopodobniej w kontenerach. Jednakże no, cieszy to, że ten stary dworzec, który wyglądał jak wyglądał, będzie mieć nowego następcę. Także czekamy na to niezmiernie. Idziemy dalej, czyli parkingi Parkujeć będą już zautomatyzowane. Chodzi tutaj oczywiście o parkingi PKP P+R Ursus Niewiadek i Metro Marymont. To kolejne obiekty włączone do systemu zarządzania parkingami, czyli wjeżdżamy na parking, automatycznie nam sczytuje rejestrację, a później przy wyjeździe tylko odbijamy kartę miejską Tajlando. I tyle by nas było, bo pamiętajcie, że parkingi Parkujeć dla osób posiadających bilet dobowy wzwyż mają parkingi Parkujeć za darmo, a raczej po prostu w cenie biletów, czyli jeżeli macie kartę miejską, możecie na parkingach Parkujeć, WTP, w całej Warszawie parkować bez opłat. I to według mnie bardzo dobra nowina. Idziemy dalej, a mianowicie stadiony. Na Stinga najlepiej warszawskim transportem publicznym. Trochę szkoda, że się dopiero dowiedziałem o tym koncercie, chociaż trochę bilety są drogie. W sobotę 30 lipca na stadionie PGE Narodowym zagra legenda rocka Sting. Na stadionie najszybciej dotrzeć metrem i pociągiem SKM-ki. Po koncercie sprawy powrotu do domu zapewni metro, autobusy i tramwaje. Także faktycznie tego jest, co nie miara. Nie będę czytać wszystkich tutaj rzeczy, jednakże bardzo mi się spodobało stwierdzenie tutaj najwygodniej. Najwygodniej wrócić w WTP. Panów muzyki zachęcamy do tego, by nie czuli się obco jak Anglicy w Nowym Jorku, ale wracali do domu w komunikację miejską. Mam nadzieję, że część z was zrozumiała, co chodzi z tym Anglicy w Nowym Jorku. Ale dobrze, lecimy dalej i zmniejsza z tym, bo nie możemy, proszę, jakiekolwiek copyrighty, zaraz mi tutaj pewnie YouTube zbanuje całkowicie, zapuszczenie nam nawet tego krótkiego fragmentu, ale przejdźmy do informacji na temat Powstania Warszawskiego. Oczywiście, wiadomo, będą obchody, będą biegi i będą linie specjalne autobusowe i tramwajowe. O ile tramwajowych nie ma dużo, bo zwykła linia W, na trasie niecodziennej, bo od cmentarza Wolskiego do, jak tutaj dobrze widzę, Placu Narodowicza przez Muzeum Powstania Warszawskiego na trasie takiej mniej więcej zbliżonej co do normalnie tetka. Natomiast co ważne, linia, tak będzie jeszcze linii dodatkowych, autobusowych, które będą jeździć pomiędzy najważniejszymi miejscami. Oczywiście wszystkie te linie autobusowe zaczynają lub kończą od pętli Pomorski Cmentarz Wojskowy i niektóre jadą tak: linia 912 do Cmentarz Wolski, linia 922 do Metry Marymont, linia 944 do Dworzec Centralny, linia 970 do Dworzec Wschodni Kijowska, linia 980 do Plac Trzech Krzyży. Także tak to mniej więcej wygląda. Autobusy linii 912 będą kursować w godzinach 17:30-20, pozostałe linie od 14:30 do 21:00. Także tak to wygląda. Idziemy dalej, czyli od niedzieli zmiany w Piasecznie. I ja tylko tutaj wyczytam, jakie linie mają zmiany trasy, czyli linia 709, N83, L1, L3, L32, L52, jak i również L2, L12, L13, L17, L23, L24, L25 i L39. Te linie będą faktycznie miały jakieś zmiany komunikacyjne, więc jeśli jeździcie nimi, zainteresujcie się ich rozkładami. No i oczywiście dużo zmian będzie z okazji biegów, jak i również innych uroczystości w całym centrum Warszawy, więc najlepiej rozwiązałbym wam komunikację miejską w tych dniach. Albo korzystanie z metra i pociągów, bo one nie mają większych zmian. Także tak tyle, jeżeli chodzi o WTP. Przechodzimy do informacji już takich końcowych w miarę, czyli oczywiście ZDM. A ZDM zaczyna nas tutaj przywitając mostem, proszę bardzo, most na Pragę.
tam kładka, jak zwał, tak zwał. Ważne jest to, że mają zdjęcia lepsze niż moje, bo mają trochę więcej pozwoleń jeszcze. Pokażę wam tylko tutaj parę ciekawostek, natomiast po pierwsze niski poziom wody jest, ze względu na utrzymujący się od końca maja niski poziom wody na Wiśle. Wykonawca prowadzi prace w ograniczonym zakresie, ale jednak cały czas trwają te prace. Także nie jest źle. I jest ciekawe znalezisko, budując nowy most. Wykonawcy trafili na ciekawe znalezisko. Oprócz kamiennych raf, pod wodą znajdowały się pozostałości po starym powojennym moście pontonowym. Most powstał 16 kwietnia 1948 roku. Przeprawa połączyła wtedy Karolkową z ulicą Szeroką, obecnie Kłopotowskiego. Warto pamiętać, że w pobliżu mostu Świętokrzyskiego można odwiedzić Ponceum, czyli Muzeum Mostów. I naprawdę całkiem ładne jest. Jest na świeżym powietrzu i jest darmowe, więc jakby idealnie. Idealnie. Domyślam się, że wam może coś takiego się spodobać. Co chciałem pokazać, to właśnie są zdjęcia. Tutaj, przy tej podporze aktualnie trwają prace w większym mierze. Czekajcie, bo tutaj są pozostałe. Tutaj też, o właśnie, o w tym miejscu, tutaj nie mogę latać jeszcze i tutaj widzimy, jak wyglądają prace. Natomiast jeśli chcecie zobaczyć więcej, jak wyglądają prace przy budowie tego obiektu, zapraszam was teraz do linku w karcie i linku na dole w opisie, abyście mogli zobaczyć film z warszawskich inwestycji o tymże obiekcie, bo był ostatnio film na kanale. Ale idziemy dalej, czyli szukamy chętnych do wydzierżawienia postoju taksi pod dworcem centralnym. Ja tutaj przeczytam w skrócie, w sumie to ponad 106 metrów kwadratowych powierzchni, na których mieści się miejsce dla 6 pojazdów. Tutaj chodzi głównie o to, żeby te miejsca dla porządku były tylko i wyłącznie przez jedną firmę wybieraną, no i tutaj oczywiście popularnie pasażerowie korzystają z tychże 6 miejsc, no bo jednak w samym centrum pod dworcem centralnym, no kto by nie chciał skoczyć z taksówki. Także zobaczymy. Umowa będzie podpisana na okres 3 lat, z tego co widzę. Cena wywoławcza przy przetargu wynosi 10 tysięcy złotych miesięcznie. No to pomyślcie sobie, ile ZDM zarabia na takim miejscu miesięcznie. To ile rocznie? No, ładne sumki latają, ale jednak to jest zarząd dróg miejskich. Jakoś trzeba zarobić na te wszelkiego rodzaju przebudowy. Już na przykład mówiąc o takiej przebudowie pochocińskiej. Chociaż z drugiej strony, nie łącząc faktów, miejsce parkingowe dla taksówek, postojowe dla taksówek przy dworcu centralnym w stolicy powinno być drogie, więc tu się nie dziwię. Ale przechodząc do Pochocińskiej, już jest przejezdna. Dzień wcześniej niż zakładaliśmy, zakończyła się wymiana nawierzchni jezdni Pochocińskiej. Nowy asfalt pojawił się na odcinku między Płytkową, a przystankiem autobusową Zaplecze 02. I możecie się już cieszyć tym, że nowym obiektem. Wy jeszcze mnie widzicie, ale już tak widzę, że trochę strobo wchodzi. Tak, bo czas mi się ustawił na 1.13, no niestety. Ale już poprobujemy, nie jestem strobo. Ustawiłem sobie czas na 1.30. No, to tylko pokazuje, że już jest ciemno. I przejdźmy do tego, co jest najważniejsze, czyli ostatnich informacji. A mianowicie jest zmiana na Kasprzaka. I tutaj wam link dam do tej strony, do strony info o ulicę. Macie teraz w opisie i w karcie. Co jest ważne, to naprawdę dużo się zmienia, głównie dla pieszych, jak i również dla samochodów. W najbliższym czasie będą oczywiście prowadzone dalej prace przy budowie tramwaju na Kasprzaka. Będzie zlikwidowany jeden buspas, będzie zlikwidowane jedno przejście dla pieszych, będzie zwężona jezdnia przy rondzie Wolnego Tybetu. No naprawdę tego będzie dużo się działo, więc w skrócie zetknijcie sobie, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, jeśli korzystacie z tych miejsc. Ale spokojnie, o rowerzystach nic nie wyczytałem, więc nie jest źle. Dalej, pierwszy tunel w wyciągu północnym obwodnicy Krakowa został przybity. Taka informacja trochę z daleka. Ale jednak po tym, jak ostatnio POF nam otworzyli pod Udysnowę, no to warto o tym też powiedzieć. Tak to wygląda. O, mamy film z przebicia. To zobaczmy sobie. No, nawet może co powiększyć. I proszę bardzo, tak wyglądało. O, to proszę bardzo, przybicie. Tutaj też widzicie. O, któż by to budował? No, jakby mnie bardzo zdziwiło. Doskonale wiem, dzięki temu teraz to tam faktycznie się pojawił. Zaplecza technicznego. No dobrze, niestety internet tu mnie nie dobaga. W sumie jestem dosyć daleko od Warszawy, więc no i w lesie. No ale możecie sobie zobaczyć, że faktycznie czyli było przebicie. I to by było na tyle. I na koniec rzecz, która też była w tytule. Chyba powoli przychodzi czas pożegnać się ze starym logiem. Co o tym sądzicie? Jestem ciekawy waszych opinii w komentarzach, czy ludzik Lego, który zawsze, nie pamiętam, czy po tej stronie, jest w logu ekranu przez cały film, jak i również jest całym logiem kanału. Czy to już jest ten moment, kiedy powinien się zmienić
na trochę coś innego. Jestem ciekawy waszych opinii, ale w najbliższych czasie najprawdopodobniej zobaczycie lekką tam zmianę. Nawet nie taką lekką, bo już nie będzie klasycznego ludzika Lego, ale jestem ciekawy, co o tym sądzicie i oczywiście jak się zmieni, to będzie tak zwany okres próbny, jak było na przykład przy otwieraniu mety na BMW-owie, najprawdopodobniej 2 tygodnie i zobaczymy, co o tym sądzicie, czy się przyzwyczajicie, czy jednak będziemy wracać do tego. Ale jestem ciekawy, czy sądzicie, że faktycznie przyszedł już na niego czas. No, mając pod uwagę, że w tym roku kanał będzie obchodzić, jeśli dobrze kojarzę, 5. urodziny, no to tak, to faktycznie już całkiem dużo tego czasu. Ale zmiany loga będą najprawdopodobniej w wakacje i najprawdopodobniej w też najbliższych dniach, więc pewnie w najbliższym miesiącu może się to już zmieni, ale tego wam jeszcze nie obiecuję. Natomiast na pewno mogę wam powiedzieć ciekawego, to jest to, iż najprawdopodobniej jakoś właśnie we wrześniu, wrzesień, listopad, jakoś w tym okresie będą 5. urodziny kanału. Coś ciekawego może wtedy będzie, ale to jeszcze będę z wami rozmawiać w tym czasie, bo w sumie trochę was tutaj przybywa w najbliższym, ostatnim czasie. To było na tyle z tego mniejsza z tym. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro jeszcze są 2 dni, czyli do końca miesiąca filmów podwójnych, a mianowicie dzisiaj widzieliście rano przelot z Powu, z Wowu, nie z Powu. Natomiast w najbliższych dniach najprawdopodobniej, czyli jutro będzie film z Warszawy Głównej, chyba że plac 5 rogów zmontuję. No i będzie też po południu film z Gdańska. 2 filmy z Gdańska jeszcze mam i 2 filmy z Warszawy do końca tego miesiąca. Zobaczycie, czyli łącznie 4 filmy. I naprawdę całkiem ciekawe. Z Głównej będzie również Sykut, także to też będzie całkiem ciekawie. No i jak już wrócę do Warszawy, jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, bo będę na 1 dzień w poniedziałek, to możecie się spodziewać ciekawego filmu z pewnej trasy szybkiego ruchu w kierunku Krakowa. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!